Hi, ich bin Ali Neumann. Ich bin Musikerin und Schauspielerin und Deutschpolin. Und ich bin hier gerade in Warschau. Gestern wurde Tusk vom Präsidenten als Premierminister vereidigt. Das heißt, jetzt gibt es wieder eine demokratische Kraft an der Macht. Und ich will herausfinden, was die Aktivistinnen, Künstlerinnen, Menschen hier jetzt so denken und fühlen. Und werde dafür super, super spannende Menschen treffen und freue mich sehr, mehr zu erfahren. Du lässt mir keine Wahl. Ich war in den letzten Jahren viel auch in Deutschland auf der Straße zum Protestieren und gegen die Abtreibungsverbote, gegen die LGBT-freien Zonen, so heißen die. Polen hat leider, was ganz viele Dinge angeht, Rückschritte gemacht in den letzten Jahren und das zerbricht mir natürlich das Herz. Und wir haben jetzt einen Regierungswechsel und es geht wieder Richtung gehen Demokratie. Für mich gut, kann nichts dagegen tun. Wir treffen jetzt Betty Q. Sie ist Burlesque-Tänzerin und eine feministische, queere, jüdische Aktivistin und hat hier die Burlesque-Szene in Polen gestartet. Und ich bin sehr aufgeregt, sie zu treffen und ihr Studio zu sehen. Cześć! Dzięki, ty też. Pretty girls walk like this, this, this. Hi, I'm Betty Q. I'm a burlesque performer, a Jewish activist and artist. And this is the number you call when you need abortion in Poland. How did all this start with the burlesque? Because you are like the first person to like bring this whole culture to Poland. So burlesque online, and I felt like, oh my god, this is my way of expression and my way of thinking, and I felt like I can do that. And here I am now, like 13 years later, there is a solid base of performers here. I've opened a burlesque academy, I've opened a bar, Madame's. That's the bar. Look who's in charge, the new entourage, hopping on the back of the bear. In the last 8 years, yeah, did something change for you with the last government? In the very beginning, I remember there was like a big change about how the culture is financed, and many projects that were like there forever, they were cut with the budgets, and there is no help from any kind of organization. It's always very problematic to really imagine your future life here, but like I feel that I'm kind of brave to do my crazy stuff, but I'm not brave enough to really leave Poland, because like I need my support system here. These are the ones that I'm wearing for Halloween. I wear this and a white dress together, and I say like I dressed as Poland because it's scary. So that's my joke there. I love this. You can try it. This is the front. Then, look into the mirror. I make you a princess now, what do you say? This is actually a speakeasy bar, and that's it, that's Madame's. And this is the place I was running for years. So now I'm out, but I got a key from Madame Medus. Ready? I'm ready. Oh my gosh, I love it here. Herbatka, 20 Do you think there's a potential that the change of
policy now will have an effect on your art and your activism? I'm very curious. I wait for the day that I would just do nothing and rest, and you know, like I don't have to go to any demonstration or any protest. Like I'm very happy what happened last days, and I'm very happy with the elections. But there was so much bad done that I don't really believe that we will be going to the normal or better very soon. There is a long way to go. I was shouting at every show before the election, like, go to election, go to election. Yeah, it's crazy. I think the numbers were also insane. So many people really went and voted, and it was not such a big percentage. So it really shows how important it is to go and vote. You have to know that, like, we were pushed to the really, to our boundaries. The government did so many bad things, and they did so many crazy stuff. It wouldn't be like that if they would be milder, you know what I mean? Yeah. So it took time to get people really angry and really motivated. I mean, I'm very happy about the election, but also talking to you makes me sit down and back in reality a little bit more, because it's not like, we did this and now it's gone. And thank you so much for all your thoughts and sharing your story, and it's so motivational, and you're such an icon. Oh my gosh, thank Seriously. You, thank you, you're an icon. Ich war ja sehr euphorisiert aufgrund des Wahlergebnisses, und man muss auch alle Zwischenschritte feiern, die man macht, aber Betty ist auf jeden Fall schon ein bisschen rationaler und hat sich emotional darauf eingestellt, dass es ein Marathon wird. Und da hat sie natürlich recht, es sind ganz viele Sachen noch überhaupt nicht geklärt. Und sie hat mich wieder auf den Boden ein bisschen geholt, aber sie hat mir auch ganz viel Hoffnung gegeben, weil ich finde es krass, was sie alleine geschaffen hat, einen Ort zu schaffen, an dem Themen, die hier noch tabuisiert sind, zu besprechen. Deswegen, ja, das ist krass, das zu sehen, was man als eine Person machen kann. Wir treffen jetzt Paulina, und sie ist Mitbegründerin der Agentur Grankos, eine Künstlerin-Agentur. Und ich bin sehr gespannt, was ihre Perspektive auf die ganze Situation ist und wie das für die Kunstwelt hinter der Szene sich auch anfühlt. Hi! Hi. Cześć, jestem Paulina, jestem założycielką agencji Granko, która reprezentuje artystów z Polski w kraju i na świecie, oraz członkinią feministycznego kolektywu Oramix. This is a nice place. Yeah. U nas wszystko dobrze. I jak teraz dla ciebie ta sytuacja jest? Co dla mnie to jest takie, wiesz, poczucie jak, o, co się zmieni w Polsce i wszystko będzie inaczej teraz. I może to tylko tak wygląda, jak jesteś w Niemiec. Nie wiem, jak to jest dla ciebie? To dla mnie to wydarzenia właśnie po wyborach są, napawają bardzo nadzieją, bo tak naprawdę te 8-letnie rządy PiSu były dla wszystkich w Polsce takich bardziej left-wing i osób w kulturze trudne. I one bardzo stawały się trudne z roku na rok, z każdą kolejną kadencją. I mostly represent Polish artists. Jak myślisz, to będzie zmienić twoją pracę albo w ogóle pracę dla artystów i dla aktywistów, że wszystko to się zmieniło teraz? Bo dotychczasowa władza i pisowski minister kultury faworyzował mocno propatriotyczne, chrześcijańskie projekty, które były. Nie mówię, że tego ma nie być, ale tak naprawdę na liście osób, na liście instytucji, która otrzymywały dofinansowania, to była
zdecydowana większość takich projektów, które i nie mi oceniać wartość ich kulturalną, ale to, że jest brakowało takich oddolnych projektów, dofinansowań takich instytucji, które są mniej zorganizowane na przykład i dopiero się rozwijają, to mam nadzieję, że to się zmieni i też, że te procesy otrzymywania środków będą jaśniejsze, te procedury. How do you perceive the situation of like Polish artists in Europe? This part of my scene has a good image in general, but it's quite hard to do bookings because it still feels like there's this invisible iron curtain. It's crazy, we are like 5 million Polish people roundabout, I think, in Germany. People don't say that they're Polish, so I changed my name when I came to Germany. Many people changed their name, or you just stop speaking Polish. It's weird with this Eastern European thing. It's very hard to like be, oh, I am complaining about it, you know, because you can take part. And if you erase your identity and your heritage, it's very easy to take part in any type of room in Germany. Ja odpowiem po polsku, a to będzie im prościej, bo nie chcę lost in translation, ale to jest też taki kompleksowy problem, na który bardzo, wydaje mi się, długi czas nie zwracano uwagi. Polska była pod zaborem Związku Radzieckiego przez tyle lat i po 89. bo wszyscy tak trochę się zachłysnęli tym takim, wolnością i po prostu odrzucili wszystko, co jest związane z przeszłością. Dlatego właśnie jest ważne to, żeby wspierać te różne inicjatywy w Polsce, które też działają międzynarodowo. My mamy super biznes też w Polsce, jakby taki w ogóle biznes po prostu. Super rozwijającą się technologię, mamy mega utalentowanych artystów i jakby trzeba po prostu też wewnętrznie przepracować to, co tak naprawdę pokazujemy, bo na przykład w kulturze mocno widoczne jest to, że eksportowane są takie rzeczy, które tak naprawdę już trącą myszką nawet wśród osób, którym się to podoba. Przez to, że ta władza się teraz zmienia i ci ludzie, którzy będą o tej władzy decydować, są bardziej rozwinięci, mają szersze horyzonty, to też może pomóc in the end zmienić ten wizerunek właśnie głupiego Polaka, złodzieja, bo sorry, ale w Polsce też są takie fury, że jakby nie trzeba już niczego kraść z Niemiec, nie? Więc jakby... Więc naprawdę no, tu się bardzo się dużo zmieniło. Polska idzie w bardzo dobrym kierunku. Myślę, że super teraz po tych wyborach już w ogóle i mam nadzieję, że też się w ogóle przełoży tak ogólnie na wizerunek naszego kraju, bo no warto tu i przyjeżdżać i poznawać naszą kulturę. No, ale może zrobimy jakiś event razem. Teraz tak. No, tak. Dziękuję bardzo za biznes. No, super. Thank you so much. It was so interesting to hear from your perspective. I'm very curious to see how it's working for you in the next years. And I really hope that it will get better. And thank you so much for sharing and for your time. Es war ein sehr inspirierendes Gespräch. So wie irgendwie alle Sachen gerade. Ich ändere mir jetzt mein Leben. Ich werde jetzt... Aber ich freue mich mega, Sie einfach auch als Kontakt kennengelernt zu haben. Weil ich ja immer auch irgendwie Leute suche, mit denen ich mich zusammentun kann, um Events zu machen, irgendwie in Deutschland und ein bisschen die Community zusammenzubringen und auch die Polonia. Znam ją, chociaż jest obca, ey. Trochę proszka, sprawa jest prostsza, ey. Wir stehen hier gerade vor einem Fußballstadion, wie man sehr gut hören kann. Da soll ich aber jetzt nicht rein, sondern zu einem Konzert, auf das wir spontan eingeladen wurden von der Gruppe Problem. Und die sind seit über 10 Jahren erfolgreich und gerade die großen Streaming-Stars. Es ist ein Hip-Hop-Duo. Lass mal los.
rytmę, zjebo, tu to wieście. Gabon ma pretensje o przejście. Panie, co my zdjęcie na fejsie. A jak? O, raz, dwa. Z schodu idziemy do paru, jak chce alkoholu, a ona to paru.